Kolejnego uczestnika po zmaganiach w Fort Boyard znalazłem tutaj w hotelowych korytarzach. Rafał Maślak, cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Wyglądasz na zmachanego, czyli ogólnie tam sobie piliście kawkę. No nie, no już teraz powoli to wszystko odpuszcza. Przede wszystkim adrenalina, więc jest taki dołek teraz energetyczny, ale no właśnie dlatego, że było tyle emocji i takie ekstremum. Masz wrażenie, że to ty trafiłeś na najtrudniejsze zadanie? Jakie? Może nie najtrudniejsze, ale chyba w sumie dla mnie najtrudniejsze, bo zaznaczyłem w swoich lękach, że boję się wysokości i takie właśnie zadanie otrzymałem. I mało tego, ono jeszcze było warte dwa klucze, więc to było kluczowe zadanie. No ale udało, to już zapraszamy na Viaplay. Dla wszystkich uczestników to jest ogromna przygoda, no ale ty jesteś podwójnym tatą, więc czy łatwo, czy trudno było cię namówić na udział w programie? Ja od zawsze lubiłem takie zadania ekstremalne, trochę właśnie na granicy, ale obawiałem się, jak płynęliśmy do Fortu, to mówiłem ekipie, że nie wiem, czy się zdecyduje na jakieś takie ryzykowne zadania, bo no, czeka na mnie rodzinka. I to już jest zupełnie inne myślenie jak kiedyś, ale no, zobaczycie Państwo, czy się zdecydowałem, czy nie. Ostatnio wybrany został nowy mister Polski. Obserwowałeś w ogóle konkurs? Widziałem wygranego mistera, natomiast konkursu nie miałem okazji śledzić. No ale tak, nie pamiętam teraz. Kuba. Kuba. Tak. No uważam, że myślę, że będzie godnie reprezentował markę mistera Polski. Ma zarost, ciemne włosy. No właśnie, jesteście trochę podobni i też oczywiście życzymy mu, żeby jak najlepiej wykorzystał rok, który został mu dany. Ja jednak jako obserwator mogę chyba powiedzieć, że wydaje mi się, że nie słuchać za dużo o Kubie, albo że przede wszystkim ty świetnie wykorzystałeś swoje, teraz to już 15 minut i życzymy jeszcze więcej, no ale jakby, nie wiem, czy to jest jakiś taki łut szczęścia, czy twoja bardzo, bardzo duża praca by tak się stało? Myślę, że na początku ciekawość i otoczenie z dobrymi ludźmi, którzy też gdzieś tam mnie ukierunkowali, a od jakiegoś sporego już czasu chyba praca i przede wszystkim pasja. Łączę to, co mnie interesuje, co mnie pasjonuje. Dzielę się z tym z moimi obserwatorami, z ludźmi, którzy mnie śledzą. Myślę, że autentyczność też. Dlatego chyba to się udaje. Kilka lat temu pracowałem w jednym z dzienników i moim zdaniem było dzwonienie do gwiazd, wypytywanie, co tam u was słychać. Zawsze zakiwałaś mi jakąś nową fuchą rolą, bo po prostu to wiesz, model, no to ja wiem, potem reklamy, super, ale potem były seriale na przykład. I jakie są teraz twoje najbliższe plany, albo czy spróbujesz znowu czegoś nowego? No teraz jest już nas trochę więcej, skupiam się na rodzinie. To też mi fajnie idzie, fajnie się łączy, bo stworzyłem vlog Maksymalnego Taty, który prężnie się rozwija i w ogóle strasznie, strasznie się jaram tworzeniem tego projektu, bo to wychodzi z naturalności, pokazujemy swoje błędy. Ja pokazuję swoje błędy, robię trochę taki zabawny sposób, no więc mega się tym bawimy, ale jeszcze mamy taki mały projekt teraz, no chcemy po prostu przezimować gdzieś w ciepłych krajach całą rodziną.